Szanowni Państwo, po raz kolejny jesteśmy w gabinecie dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku. Oczywiście ze mną pan Jacek Krakowian. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, od mniej więcej kampanii wyborczej ciągle temat oświaty jest wałkowany w taki różny sposób. Z jednej strony pojawiają się doniesienia, czy medialne, czy takie, powiedzmy sobie, nasze kłobuckie, czyli w charakterze plotki, o zmianach, jakie się będą odbywały. Ostatnio było bardzo głośno o siatkach godzin, które mają być tworzone, które mają wnieść coś nowego. Ja, pierwsze pytanie, które będę miał, dotyczy właśnie tej siatki. Czy coś się zmieniło, czy są jakieś wyraźne zmiany? No, nie ukrywajmy, głównie w etatach w szkołach, bo to były lata najbardziej taka chyba drażliwa sprawa w tym wszystkim. Tak, jeżeli chodzi o siatki czy projekty organizacyjne, one zostały przez pana burmistrza ostatecznie podpisane 24 kwietnia. Dosyć późno, dlatego że pierwsze siatki zostały zwrócone dyrektorom, ponieważ wytyczne, które pan burmistrz dał na piśmie dyrektorom szkół, okazały się dla organu prowadzącego niezadowalające. Tak jak pan burmistrz w kampanii wyborczej mówił i później, kiedy został burmistrzem, pan burmistrz w oświacie zapowiadał pewną ewolucję. Ewolucję, która miała polegać na ograniczeniu również etatów. Natomiast koncepcja pana burmistrza była taka, żeby te pieniądze, które są przeznaczone na oświatę, zostały w szkołach. Chodzi tutaj o inwestycje, między innymi na stołówkach, chodzi o budowę boisk sportowych przy szkołach. I my w tym kierunku idziemy. Natomiast jeżeli chodzi o siatki, to jest faktem, że nastąpiły duże zmiany po podpisaniu tych projektów organizacyjnych. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w etatach to jest w granicach 18 etatów. Czyli 18 etatów mniej. Osób to jest całkowicie inna liczba, dlatego że tutaj są też ograniczenia. Czyli na przykład była taka sytuacja, że ktoś na dzień dzisiejszy ma na przykład pełny etat, to w nowym roku szkolnym 2015-16 będzie mieć pół etatu. Ale były też przypadki takie, że ktoś ma półtora etatu, będzie mieć teraz jeden etat. I jak mówię, jest to prawie na dzień dzisiejszy 18 etatów. Z tym, że projekty organizacyjne mają taki, one są bardzo specyficzne, dlatego że ostateczny kształt tych projektów będziemy naprawdę mieli tak widoczny pod koniec sierpnia. Bo następują wtedy kolejne zmiany organizacyjne i kadrowe. Czy te 18 etatów, bo to tak brzmi dziwnie, to tak by te powiedzmy w cudzysłowie 18 osób, bo to wcale nie musi się przekładać na osoby zatrudnione. Nie wiem, zajmowały się jakimiś lekcjami, które są niepotrzebne, no bo z czegoś one musiały te etaty wynikać. Panie redaktorze, to są etaty między innymi na świetlicach, to są etaty związane z pedagogami, to są etaty związane z bibliotekami. I to są w większości, w 80% te etaty, ale również to są też etaty związane z tym, że udało nam się doprowadzić, że kilka osób pójdzie na emeryturę. I też w tej grupie są te osoby. Także w stosunku do tamtego roku, do projektów organizacyjnych, na dzień dzisiejszy jest to duża liczba. Natomiast, no jak mówię, w sierpniu może okazać się całkowicie inna sytuacja, dlatego że dzisiaj żaden nauczyciel nie zadeklarował, że pójdzie na przykład na urlop zdrowotny. A może tak się stać, że na przykład dwie, trzy osoby pójdą. Wtedy te projekty organizacyjne są jakby od nowa wywrócone do góry nogami. To są jeszcze urlopy macierzyńskie. To sytuacji jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast są faktycznie wypowiedzenia, że są osoby, które dostały wypowiedzenia z tego etatu. Mogę też powiedzieć, że osoby, które normalnie były w tej strefie chronionej, jeżeli chodzi o etaty to znaczy, nauczycieli? To znaczy są to nauczyciele, mówimy tylko teraz tutaj o nauczycielach, ale w tych etatach są osoby, które nabyły też wiek emerytalny. I one po prostu po naszych negocjacjach zgodziły się na pójście na emeryturę.
Czy no tak, burmistrz w swoich zapowiedziach na tą zmianę zapowiadał pieniądze sięgające gdzieś około nawet 2 milionów, jeśli chodzi o ograniczenie kosztów. 18 etatów to jeszcze daleka droga do tych 2 milionów i jak to... To znaczy, ja bym chciał wyprostować. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my zaoszczędzimy w tym roku 2 miliony złotych. To jest pewien proces, do którego dążymy małymi krokami, ale chcemy w ostatecznym takim rozrachunku, żeby oszczędzać etatowo około 2 milionów złotych. Oczywiście to się nie stanie w tym roku, dlatego że my musimy przecież nawet emerytom, którzy pójdą na emeryturę, wypłacić odprawy. Także no jest to pewien proces, ale on widać w oświacie światełko w tunelu. To jest ważna rzecz, natomiast też druga ważna sprawa to jest to, że nie zamierzamy i nie będziemy zatrudniać nowych nauczycieli. To też jest bardzo ważne, bo nie wzrasta zatrudnienie w oświacie. Dobrze, a teraz czy wszystkie szkoły, jeżeli chodzi o całą gminę, miały te ograniczenia etatowe, czy są jakieś szkoły, których ta reforma, że się tak wyrażę, nie dotknęła? Generalnie w 90% dotyczy to oświaty w całej gminie. Z tym, że najwięcej tych ograniczeń nastąpiło w dwóch szkołach. To jest w gimnazjum w Kłobucku i w szkole podstawowej numer 1. Tu jest jakby taka największa liczba ograniczeń. A gdybyśmy mieli tak wszystkie szkoły dzisiaj wymienić, ile etatów w poszczególnych jednostkach zniknęło, to dałoby się to zrobić? Panie redaktorze, w czwartek mamy spotkanie ze wszystkimi dyrektorami i będziemy już konkretnie robić te wyliczenia. Ja specjalnie tą naradę robię w czwartek, żeby każdy dyrektor przedstawił sytuację, bo każdy dawał wypowiedzenia. Konsultował to z radcą prawnym, bo były takie sytuacje, że na przykład w siatce nie była osoba, która mogła być zredukowana, bo na przykład no były takie przypadki, że ta osoba miała etat w Częstochowie, a u nas jeszcze miała pół etatu, ale po konsultacji z radcą prawnym okazywało się, że takiej możliwości raczej nie będzie. Także taką ostateczną informację będę mieć w czwartek. Ale jak mówię, najwięcej nastąpiło w gimnazjum zmniejszenie i w szkole podstawowej numer 1. Rozumiem. Sytuacja jeszcze jedna mnie tak interesowała, bo burmistrz w jednej z wypowiedzi swojej publicznej mówił o tym, że nie wiedział, że ten wiek emerytalny, który jest taki, jaki jest, to jeszcze nie wszystkich uprawnia. Ja się tak zastanawiałem, takie głosy do mnie docierały, skąd burmistrz w ogóle miał wiedzę na temat tego, ile jest osób w jakim wieku w szkole, bo to są raczej rzeczy, których nie powinien wiedzieć radny czy normalny, przeciętny człowiek. Tak się ostatnio... Znaczy mówimy, czy burmistrz, czy radny? Inaczej, kandydat na burmistrza. To znaczy, ja tutaj nie chcę za pana burmistrza się wypowiadać, ale ja swego czasu, podczas kiedy pan burmistrz Zakrzewski był radnym, mniej więcej informowałem, ile osób może mieć ten wiek emerytalny. Choć ja też nie miałem tej pełnej wiedzy, dlatego że ja tutaj jako dyrektor ZAOS-u mogę się tylko wypowiadać na tematy mniej więcej rocznikowe, bo ja takie informacje posiadam. Natomiast teczki osobowe nauczycieli są w szkołach i to dyrektorzy najlepiej wiedzą, kto ma wiek emerytalny. Ja mogę się wypowiedzieć na temat dyrektorów, czy dany dyrektor jest w okresie już emerytalnym, czy nie, bo ja po prostu tutaj posiadam teczkę danego dyrektora. Już tak z innej strony zapytam, były też zapowiedzi odnośnie tych, jak to powiedzieć, pracy szkoły po godzinach, czyli to wszystko, co się dzieje popołudniami, przed nami za chwilę wakacje. Czy tutaj jest jakaś zmiana, czy zostaje po staremu? Prowadzimy rozmowy z dyrektorami. Na dzień dzisiejszy najważniejsze było zamknięcie siatek organizacyjnych. Natomiast o tych tematach będziemy rozmawiać, myślę, w okresie przedwakacyjnym. Panie redaktorze, no rzecz najważniejsza, mamy w tej chwili 4 konkursy zapowiedziane na dyrektorów, także... Miałem pytać właśnie za chwilę. Właśnie dlatego nie chcemy tematu dzisiaj jakby tutaj tym tematem się zajmować, bo może być taka sytuacja, że po prostu no, będą nowi dyrektorzy i dlatego no, nie chcielibyśmy do tego tematu po raz kolejny wracać. Sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe dotycząca dyrektorów, ustabilizuje się pod koniec lipca, w sierpniu, także wtedy myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać. Czwórka dyrektorów, z tego co ogólnie chyba już wszyscy wiemy, jeden
na pewno nie będzie tym dyrektorem, który był dotychczas, bo nie będzie brał udziału w konkursie. Czy już jest jakaś mniej więcej wiedza, ile osób będzie chętnych startowało do tego fotela w poszczególnych szkołach? Panie redaktorze, w przyszłym tygodniu pan burmistrz podpisze zarządzenie dotyczące konkursu na dyrektorów. Będzie to oczywiście określone wszystkie warunki, które musi spełnić kandydat. Po ogłoszeniu w PIP-ie i w gazecie będą spływały do nas oferty startu na dyrektora. Także dzisiaj jest mi trudno powiedzieć, ile osób wystartuje w konkursie. Ale moje doświadczenie podpowiada mi, że to może być wiele osób, dlatego że pamiętam, że w dawnych latach do konkursu przystępowało na danego dyrektora i po 5 kandydatów. Byli to kandydaci z Częstochowy, z innych miast. Dzisiaj na rynku oświatowym jest naprawdę bardzo dużo ludzi z doświadczeniem, ale bez pracy. Dużo też dyrektorów, którzy byli dyrektorami, dzisiaj nie są. Być może będą chcieli zaprezentować się tutaj w Kłobucku. Nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Rozumiem, teraz chciałbym zamknąć może ten etap, a tutaj bardziej zadać pytanie dotyczące już OSIL-u, bo pełni Pan również obowiązki dyrektora tej jednostki. Ostatnio zrobiło się trochę szumu wokół targowiska. Czy ta sprawa już jest wyjaśniona, to co się tam działo, bo chodzi mi tutaj o te sprawy na sesji poruszone przez jednego z mieszkańców dotyczące nieodpowiedniego naliczania opłat. Czy to jest wyjaśnione? Chciałbym zapytać, czy tam jest wszystko już jasne? Temat targowiska jest tematem trudnym. Tam był problem, jak pan redaktor wie, drogi Rumla i tą sprawę jakbyśmy zamknęli, dlatego że w tym roku nie ma możliwości rezygnacji z tych stanowisk, bo one zostały opłacone. Natomiast pracujemy nad koncepcją lepszego funkcjonowania naszego targowiska. Powiem tak, generalnie my nie mamy skarg osób tam handlujących i też nie mamy specjalnie skarg osób kupujących. No była to jedna skarga mieszkańca. Tak, jedna, dokładnie. Natomiast ja generalnie jako osoba zarządzająca uważam, że miejsce targowiska jest właściwe, bo to jest takie historyczne, tradycyjne. Na pewno nie będzie mowy o tym, żeby targowisko przenieść w inne miejsce. Natomiast, jak mówię, no, praca na targowisku jest pracą trudną, jest to praca z ludźmi. Są to ludzie pracujący w tym okresie, kiedy handel stanął. To nie są te czasy, kiedy osoba przyjeżdżała i raczej to, co przywozła, sprzedała. Dzisiaj bywa tak, że osoba nam po prostu na początku nie chce zapłacić za bilet, bo mówi, że ona jeszcze nic nie uhandlowała. Także to też jest problem, z którym się spotykamy i to są tematy naprawdę niełatwe do rozwiązania. Kolejne moje pytanie dotyczące OSIL-u już jest zupełnie z innej strony, bo już od jakiegoś czasu, przynajmniej 2 sesje, trwa dyskusja ożywiona na temat basenu naszego, na temat tego nieszczęsnego nauczania. Nie wiem, czy to prawda. Sam akurat rzadko korzystam z basenu tutaj w tej chwili. Ale słychać słowa, że zmniejszyła się liczba korzystających. Czy to jest prawda, czy nie jest to prawda? Panie redaktorze, w tym tygodniu odbyły się prawie 2 duże imprezy na basenie zawody. Proszę przyjść zobaczyć, jaka jest frekwencja. No zawody to jest jak gdyby oddzielna sprawa. Ale naprawdę sekcje działają. Firmy, które wynajmowały basen, dalej mają podpisaną umowę, także basen pod tym względem funkcjonuje. Tutaj chodziło o te godziny ogólnodostępne. Natomiast jeżeli chodzi o godziny ogólnodostępne, one są raz lepsze, raz są gorsze. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć, że na dzień dzisiejszy można spokojnie, bezstresowo w tych godzinach ogólnodostępnych popływać na basenie. Problem, który istniał, według mnie został rozwiązany. Był taki krótki okres czasu, około 2 tygodni, kiedy było to zamieszanie, że faktycznie było mniej osób na basenie na godzinach ogólnodostępnych. W tej chwili mogę powiedzieć, że sytuacja powraca pomalutku. A jak wygląda sprawa z tym nauczaniem ewentualnym? Już mówię. Jeżeli chodzi o nauczanie, w tej chwili skończyliśmy wprowadzanie tak zwanego biletu instruktorskiego.
Czyli będzie możliwość, każdy rodzic będzie mógł u nas sobie wykupić, on to będzie kosztował w granicach 50 zł, bilet, który będzie uprawniał do indywidualnej nauki z naszym instruktorem. Czy to 50 zł to będzie jednorazowe wejście na basen? Tak, to będzie wejście na basen, bo z tych 50 zł musi być zarobek dla ośrodka sportu rekreacji i dla naszego pracownika, który też będzie musiał jakieś wynagrodzenie za to otrzymać. Czyli te 50 zł będzie szło dla pracownika od firmy, który będzie uczył pływać, rozumiem? Tak, to będą dodatkowe. Czyli a jeśli ktoś by chciał przyprowadzić własnego instruktora, który by uczył... Myślę, że taka też będzie taka możliwość. Tu rozumiem, że to jest bilet dla rodzica, który przyprowadza dziecko, które się będzie uczyło, ale z osobą, która jest na basenie. I teraz, ja nie wiedziałem, że tak to ma wyglądać, ale z miejsca tak mi się myśl pojawiła, że co się z takim człowiekiem stanie, jeżeli on nie będzie miał chętnych do nauczania, a zapłacić mu przecież za pracę trzeba. Bo to nie może być raczej ratownik. Są takie dwie zasady. No, musi to być osoba, która ma kwalifikacje, która jest instruktorem. I jeżeli ktoś nazywa bilet instruktorski, to jak najbardziej, jeżeli ktoś będzie posiadać kwalifikacje, będzie mógł ilegalnie prowadzić te zajęcia w godzinach określonych przez nas oczywiście. Myślę, że będzie wyznaczony tor o godzinie ogólnodostępnej i ta osoba z małym dzieckiem będzie mogła tą naukę prowadzić. Tak, to musi być małe dziecko. Są osoby dorosłe, które nie potrafią pływać, a mogą się chcieć nauczyć. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, są też osoby niepełnosprawne i tutaj ja wprowadziłem zasadę, że pisze rodzic takie podanie i to bez żadnego problemu te osoby są uczone przez naszych instruktorów na zasadzie takiego wejścia ogólnodostępnego. To, co mówiono na sesji na temat, że są dzieci niepełnosprawne i uruchomienie pozbawione nauki, to jest nieprawdą. Proszę zapytać osób, które pracują na basenie, jest taka możliwość. Jestem zawsze otwarty i zawsze pomagam szczególnie dzieciom, które mają problemy niepełnosprawne, także jest to nieprawda, co mówiono na sesji, że są dzieci niepełnosprawne, które nie mają możliwości nauczania. Jest taka możliwość i zawsze była. Już tak to samo zakończenie dzisiejszego naszego spotkania zapytam o tą nie bardzo taką z jednej strony może humorystyczną, a z drugiej strony poważną sprawę tego podsłuchu. Czy coś się wyjaśniło w końcu w tej sprawie, czy dalej jest jeszcze prowadzone postępowanie tutaj? Znaczy, ja nie jestem prokuratorem, ale rozmawiałem z panią, która prowadzi postępowanie i wiem, że zakończyło się ono tym, że zostało przesłuchanych wszyscy pracownicy basenu. Zabezpieczono nam rejestrator dźwięku i ten rejestrator wizyjny dotyczący monitoringu. Z tego co wiem, w tej chwili policja czeka na postanowienie prokuratury. Natomiast ja dalej na ten temat po prostu nie wiem, ja tylko w tym temacie byłem dwukrotnie na policji, kiedy sprawa była zgłoszona i wtedy, kiedy byłem się zapytać na temat rejestratora, czy mogę go na dzień dzisiejszy otrzymać, otrzymałem odpowiedź, że pani prokurator postanowiła zatrzymać rejestrator jako dowód w sprawie. Natomiast co będzie dalej, nie mam pojęcia. Czyli tak podsumowując, sprawa biletu instruktorskiego jest jeszcze w trakcie ewentualnego opracowywania, Znaczy on już jest gotowy, tylko w tej chwili nasze służby księgowe musiały wystąpić do Urzędu Statystycznego z takimi zapytaniami, żeby to wszystko było zgodne z prawem i chcemy w najbliższych dniach, tygodniach ten bilet instruktorski prowadzić. To mówimy o tym 50 zł jeszcze. Mówimy o tym 50 zł, tak. Dla ewentualnego, indywidualnego, prywatnego nauczyciela no to jest jeszcze kwestia zamknięta na ten moment, to znaczy, myślę, że to będzie wprowadzone razem z biletem instruktorskim. Ale nie będzie chyba 50 zł wtedy kosztowało. Musimy to przeliczyć wszystko dokładnie, ile to będzie kosztować. No bo to nauczyciel przychodzi wtedy razem z tym dzieckiem i jak gdyby byłoby trochę to nie fair. Panie redaktorze, na pewno będzie taniej niż to było poprzednio. Bo poprzednio było tak, że rodzic musiał wykupić bilet wejściowy, ale musiał też opłacić przecież osobę, która uczyła. Bo ja nie wierzę, że ktoś przez lata społecznie przyjeżdżał, przystał i nauczał. No taki naiwny to ja nie jestem. Nie, broń Boże, tylko że tutaj ja tak wróciłem do tej sprawy, chciałem podsumować, a wyszło nam, że jeszcze sobie rozmawiamy.
50 zł, no to mamy komfort, że już nie musimy nic więcej. Tak zapłaciliśmy, jest, tak jest. Mamy instruktora. I to 45 minut będzie dobra. Licząc bardzo prosto, 10 zł wejście dziecka, 10 zł wejście tego instruktora, 30 zł zarobek instruktora, który uczy tego pływania za tą godzinę pracy. I teraz pytanie, czy akurat to jest ta kwota, którą się płaci temu prywatnemu również, mniej więcej w tej wysokości. Pana, z informacji, które ja posiadam, a posiadam dobre informacje, rodzic płacił osobie uczącej 50 zł, czyli rodzic ponosi większy koszt, musiał kupić bilet ulgowy dla dziecka plus 50 zł, no to dawało w granicach 57-58 zł. No to być może wyjdzie z tego coś dobrego, ale poczekamy. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Póki co dziękuję i już teraz naprawdę na koniec zapytam, kiedy konkurs na OSIRZE. No to nie jest pytanie dla mnie. No ale być może tutaj, jak gdyby będąc blisko źródła i władzy i informacji, może akurat jakieś informacje na ten temat były, bo bardzo dużo osób się interesuje tym, kiedy ktoś na OSIRZE będzie. Bo tutaj jeszcze są kolejne pytania związane choćby nawet z tym przejęciem obiektu w Łobodnie. Czy to nie będzie związane z dodatkowym etatem, a jeśli nie z etatem, to przynajmniej z nadgodzinami dla osoby kolejnej, która będzie musiała jednak choćby nawet pojechać skosić trawę na obiekcie. Panie redaktorze, powiem tak, ja mam doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem sportu i rekreacji. Robię to w godzinach po mojej pracy w ZAOS-ie. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ośrodek sportu i rekreacji funkcjonuje prawidłowo. Poświęcam dużo czasu wolnego i soboty, i niedzielę, i można powiedzieć codziennie po kilka godzin. Choć ja jestem tylko na bardzo minimalnym etacie. Także też chcę tutaj powiedzieć, że nie ma wynagrodzenia dyrektorskiego w ośrodku sportu i rekreacji. To jest jakaś plotka. Jest to jakby moja praca społeczna. Dostaję pewną kwotę, ale to jest kwota, która starcza mi na użytkowanie samochodu. Bo mimo wszystko no, ja mam w dyspozycji nie tylko ośrodek sportu i rekreacji, czyli stadion, ale to jest i basen, to jest Zakrzew, to jest Libidza, to jest Łobodno. No i to są też wydatki, które ja ponoszę z mojego samochodu. Tak, ale ja bym właśnie o to prosił, bo ktoś mi zarzuca, że ja mam dwie pensje. To jest nieprawda, ja nie mam dwóch pensji. Ja mam pensję dyrektora ZAOS. Nie o to chciałem zapytać, nie o te pensje, tylko po prostu ze zwykłej takiej ludzkiej ciekawości, nie mojej bezpośrednio, bo dostałem takie pytania. Panie redaktorze, moim zadaniem jako PO dyrektora było porządkowanie spraw na OSIRZE. Bo tam było tak, jak było. Myślę, że jak uporządkuję te sprawy, jestem do dyspozycji pana burmistrza. A to zapytam o coś jeszcze. Długi wywiad nam dzisiaj wyszedł z OSIRZE związanego. Zastrzegam, że nikt z zespołu koszykarzy ze mną nie rozmawiał, ale tak się po prostu zawsze zastanawiałem nad tym, że oni działają na obszarze zupełnie inaczej tym sportowym niż ZNICZ. ZNICZ jest stowarzyszeniem, a zespół OSIRZE Kłobuck tak, jest pod OSIRZE-em. Tak. I tak patrzę na to z tej strony, że oni są jak gdyby zupełnie niedocenieni, powiem, może to zabrzmi źle finansowo, bo tu nie chodzi o to, żeby im wypłacać jakieś pensje czy cokolwiek, tylko po prostu no, widzę, że całość tam w większości idzie z pospolitego ruszenia i z takiej akcji weźmy się i zróbmy, bo każdy bierze własne auto, własnym autem jedzie na mecz i wszystko się to... Ale tak samo jest z niczym, też każdy bierze samochód czy wynajmują samochód. Ale z niczym jest tutaj to znaczy, inaczej potraktowany, tak, bo ma tą dotację i jest, jest tym stowarzyszeniem, które może pozyskiwać środki. Ten zespół koszykarski, tak z mojego punktu widzenia, potrzebowałby chyba większego wsparcia tam na tym jako... Panie redaktorze, ja jestem człowiekiem otwartym, gotowy do rozmów. Jeżeli zarząd ma ochotę się spotkać, dyskutować na sprawy finansowe, czy dane dofinansowanie, zapraszam. Staram się zawsze tematy trudne, czy też łatwo, szybko rozwiązywać. Nie jest to problem, tylko musimy, jak mówię, porozmawiać, poznać problemy drużyny, potrzeby przede wszystkim.
bo każda osoba, która wyjeżdża z Kłobucka i reprezentuje Kłobucka, to jest reklama świetna dla naszego miasta. Przecież wiele sekcji działa, tenis stołowy, który też przecież jeździ, także co możemy, staramy się. My tutaj opłacaliśmy też trenera koszykówki, także to nie jest tak, że Osir się odcinał całkowicie od tej sekcji. Nie, no, co mogliśmy. Ja tylko mówię to, co sam zaobserwowałem, bo przez chyba 3 lata jeździłem z nimi na mecze wszędzie. Widziałem, że to się odbywa wszystko na zasadzie środków własnych. Panie redaktorze, my mamy zamiar zakupienia w tym roku takiego busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do Częstochowy. I ja sobie wyobrażam, że na pewno pan burmistrz podejmie taką decyzję, że ten samochód może służyć w sobotę, w niedzielę do takich właśnie jazd, żeby zawieźć zawodników na jakiś turniej. Bo na tym powinno polegać rola. Tylko, że tu by trzeba było środka sportu, no, przynajmniej 20 osób zabierze, bo to jednak gdyby miało być to wykorzystane. Ale to jest panie redaktorze, ja przyjąłem taką zasadę, jeżeli chodzi o szkoły i nasze gimbusy, że wszystkie wyjazdy na zawody sportowe, na które jeździ nasza młodzież, jest to wszystko bezpłatnie, czyli idzie to ze środków, z budżetu ZAOS. Także jest takie połączenie pomiędzy oświatą a sportem. A czy tylko, że tu mamy, mówimy o szkolnych związkach sportowych, nie mówimy przecież o Zniczu, nie mówimy o takich klubach, bo one nie mogą korzystać z tego typu transportu. Ale panie redaktorze, proszę zobaczyć, ile my jako Osir pomagamy Zniczowi. No przecież utrzymanie wojsk. Ja bym tego głośno nie mówił, bo się za chwilę kamyk zwróci. Utrzymanie infrastruktury jest kosztowne. Już nie mówię o Libidzy. Także... To znaczy Libidza jest naszym obiektem, która weszła w skład ośrodka sportu rekreacji. No to znaczy, jeszcze kamyk musi dowieść. Jest Łobodno przecież, także my tutaj też finansowo to wszystko wspieramy. No tak się zastanawiam nad tym wszystkim, bo... No zawsze, za chwilę może się zwrócić właśnie to, co mówię, Nowa Wieś, za chwilę może się zwrócić Kamyk. No w Kamyku nie wiem, jak wygląda sytuacja własności terenu, bo to jest, jak dobrze pamiętam, teren szkolny. No tak, jest. Ale tam z drugiej strony pomagamy też w Kamyku znowu od strony szkolnej bardziej. Także no, ja myślę, że ta pomoc gminy Kłobuck, zresztą gmina Kłobuck od wielu lat wspiera sport, według mnie. To szkoda, że nie mogę z panem o kulturze rozmawiać, bo to jest inna... Ale ja się też wywodzę z kultury. Rzecz, bo mam zamiar zadać pytanie. A zadam pytanie panu tylko już tak nie z powodów, żeby merytorycznie otrzymać odpowiedź, tylko takie po prostu. Czy nie szkoda pana Jasiaka, żeśmy go stracili? Bo straciliśmy go na rzecz Częstochowy. Powiem tak, osoba, tak się składa, że ja przez wiele lat jako student jeszcze prowadziłem klub studencki, jest mi bardzo bliska kultura, ta studencka i kultura szeroko rozumiana, uważam, że jest to strata dla naszego miasta, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jak zostanie ogłoszony konkurs w tym roku na dyrektora Domu Kultury, żeby pan Jasiek wystartował, przecież konkurs będzie otwarty. Ja powiem, że... Wiem, że pan Jasiek świetny wypadł w Częstochowie. Z mojej strony byłoby to idealnie, gdyby pan Jasiek został dyrektorem Domu Kultury, bo on oddaje serce całe do... Tak, jest to osoba bardzo inteligentna, nadająca się na, tak, na pewno na takie stanowisko. No to może jest to szansa na odzyskanie Roberta dla Kłobucka. Jestem za młodymi ludźmi, inteligentnymi. Bo to, co robi, jest naprawdę ponad wszystko, jak na razie tutaj, jeżeli chodzi o kulturę. Można powiedzieć, że tą kulturę dość wysoką, bo jednak sięga po nazwiska. Dokładnie, tutaj zaprosił wiele osób, zgadzam się z panem redaktorem. Uważam, że, tak jak mówię, no ja nie jestem burmistrzem, ale uważam, że ja pan Jasiek jest osobą inteligentną i będzie konkurs, jak najbardziej taka osoba powinna wystartować. Będzie komisja, która będzie oceniała zdolności i też menadżerskie, bo tutaj też trzeba pamiętać, że trzeba tutaj mieć pewne zdolności te menadżerskie, które są niezbędne do kierowania jednostką kultury, którym jest Dom Kultury. Także no tutaj są też aspekty takie, że trzeba jeszcze umieć kierować zespołem. Oprócz tego, że ktoś może być bardzo inteligentny, bardzo zaangażowany kulturalnie, no musi ten jeszcze być drugi aspekt dobrego menadżera. Dzisiaj tak już naprawdę kończymy, to był koniec, więcej nie będę męczył pana dyrektora, ja bardzo dziękuję. Takie ostatnie przesłanie do pana Roberta Jasiaka, jest szansa na powrót do Kłobucka,
i byłoby fajnie, gdyby się to udało, gdybyśmy odzyskali naszego człowieka z powrotem tutaj. Dziękuję Państwu za uwagę. W tym tygodniu już nie dam rady spotkać się z Panem Burmistrzem, ponieważ wyjechał, jest służbowo poza terenem gminy i do końca tygodnia go już nie będzie, więc pytania, które dzisiaj padły, a dotyczą one również Pana Burmistrza, będą na pewno zadane Burmistrzowi już w przyszłym tygodniu i będzie można wtedy obejrzeć jak gdyby drugą część pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Panie Dziękuję bardzo.